Cześć, witajcie na kanale Rizer, ponownie w grze Reptiles in Hand. Cieszę się, że gra wam się spodobała, mimo tego, że no wygląda jak wygląda, nie najlepiej. Powiem wam, że też miałem problemy z odpaleniem tej gry. Komputer mi się zaciął, jakby gra była za mocna. Później miałem czarny ekran, jakieś takie dziwne sprawy. Zobaczymy, jak będzie dalej się grało i nagrywało. Na początek pozdrowienia dla widzów, którzy odebrali nagrodę na Steamie, czyli pozdrowienia dla Obisa, Ozila, Grafika i Ulfa. Kontynuujemy grę. Dzięki bardzo za w ogóle miłe komentarze. I w skrócie, musimy odnaleźć naszego syna. To się działo w ostatnim odcinku, ale na naszej drodze jest spinozaur, którego możemy zabić. Nie wiem, czy musimy, pewnie nie musimy. Dalej droga wiedzie w tamtym kierunku. I musimy, nie wiem, zobaczę strzałami może na początku troszeczkę, a później zrobiłem ten potion, który było na końcu, czyli berserker. I zobaczymy, jak to będzie szło. Mamy. O kurczę, on ma dużo życia, słuchajcie. A zobaczę, bo mam jeszcze takie inne strzały, które zrobiłem. Powinny być silniejsze. No są, ale on ma strasznie dużo życia. Nie wiem, czy z tych maczet to będę go mocno bił. No widać, że w głowie jest trochę więcej. No ja wiem. Najwyżej będę od niego uciekał i się jakoś tam leczył. Jeszcze powinienem mieć dmuchawę. Zobaczymy, jak dmuchawa działa. Nic się chyba nie wydarzyło. Ona się odbija od niego, czy go zatruwa? Bo podniosłem jeszcze takie grzybki zatrute. Sleepy Dart. Aha, bo ja Sleepy Dart w niego strzelam i ten Sleepy Dart nie działa. No dobra, to nie wiem, ile będzie działał ten potion. Idziemy się z nim klepać. Chodź tu. Nie, nie w wodzie. Chodź tutaj. Dobra, widzę, że widzę już ten czas, jaki mamy. O nie! Ja złą broń mam, ludzie! Oho! Się zbagowałem. Dobra, lecimy. Po 2000 go klepie. Dobra, zabijemy go na luzie. On mi nic nie zadaje. Ten Berserker Potion dodaje dużo damage'u. Ale chyba jeszcze więcej armora. Ja nawet nie muszę uników robić. Masakra. Lepiej... lepsze spotkanie po raz pierwszy z spinozaurem w tej grze niż w Arku na pewno moje. Ale umierają podobnie. No dobra, ten Berserker Potion jest dosyć silny. Możemy z niego... możemy go oskurować. Od razu dobrze by było wszystko pozabijać, tutaj inne co jest. Więcej chyba z niego nie mogę zabrać rzeczy. Tego T-Rexa pewnie też bym teraz zabił, tak mi się wydaje, że on nie jest jakiś super silny. Szkoda, że ten ekran taki... tak trochę dziwnie wygląda, nie? Te kolory po tym... po wypiciu tej potki. Zaraz tam wrócę pozbierać itemy, ale chcę jeszcze wykorzystać tego berserkera, bo pewnie tu będą jakieś inne dino. Tutaj mamy jakieś podstawowe rzeczy. Dawaj, szybko z nimi. Z jaszczurami. A, jaszczury na hita giną? On właśnie powiedział, że oni są za silni i nie możemy z nimi walczyć. XD. Dobra, jeden. Dobra. I co, teraz już nie są takie silne te kompi. Dobra, kończy mi się potionek. O, jeszcze może... O kurde, jest ten kozak. Why did he kill them? O Boże, ale te dialogi są źle zrobione, co? No dobra, ale faktycznie, o co tu chodzi? Czemu on ich zabił? Przecież to są ziomki, nie? Powinny być przynajmniej ziomkami. Fajnie by było, żebym mógł też używać tej włóczni. Teraz muszę wrócić po lota, ale nam się tutaj fabuła ostro rozwija. Tam po drodze jeszcze jakieś pewnie ślady znalazłem. Tego syna czy coś. W ogóle naładował mi się dron i też wiem już go, jak go ładować, czyli... zbieramy takie baterie, w części baterii, jak zbiorę 3, to wtedy mogę naładować tego drona. Dobra, tu jeszcze jeden. Ta skóra będzie nam potrzebna, czekaj, co to mam? Mam mięso, mam kości z niego, z kości też się robi strzały, także warto zbierać. Jednego chyba gdzieś zgubiłem, ale to mniejsza o to, może drona bym użył?
Dobra, tam na razie nie będę wracał. Zobaczymy, czy tu są jakieś ślady, bo wydaje mi się, że tutaj coś takiego było ciekawszego. Z nich też nic nie wypadło. Dobra, healing leaves. Tutaj nie mogę więcej gałęzi zebrać. Tutaj tak nie wygląda w sumie, żeby coś było za bardzo. Tylko tam po drodze dużo rzeczy zostawiłem. Tutaj coś mamy, scraps. Z tego też się robi chyba strzały i nie wiem, może coś jeszcze? Nie wiem, czy będziemy później mieli inne bronie. Wiem, że mogę ulepszać te moje kukri, które mam. Łuk mogę zrobić lepszy. Ten bambu. Bateria, zobaczcie, mi się w ogóle nie wyładowuje i ciągle działa mi, także jest jeden błąd na moją korzyść. Tam trochę rzeczy zostało. Jeszcze nie wiem, czy warto nurkować, czy ja coś tu mogę znaleźć, czy tam mogę wejść gdzieś? Chyba nie bardzo. Okej, dobra, nic tutaj na razie więcej nie ma, więc ja pozbieram to wszystko i wrócę do was w tamtym fragmencie, gdzie jaszczur uciekł. Dobra, wszystko pozbierane, trochę tego było. Długo się zbiera te rzeczy, ale dron faktycznie mi się zbugował i teraz mogę go cały czas używać. Grandfather told me that they were here for thousands of years. They were just waiting to destroy us. O, właśnie takie baterie mogę, ale tutaj mam maksymalną liczbę. Nie wiem, czy mogę coś z tego skraftić, zobaczcie, bo tutaj mamy różne rzeczy do kraftowania, na przykład możemy zrobić jakiś spino necklace, ale nie wiem, czemu nie mam tego zęba. Spino necklace robimy w ogóle z zębów raptora również. Tego T-Rexa pewnie można było pokonać, gdybym wcześniej mi się udało zrobić tamtą rzecz. Widzicie, tutaj mam te baterie, nie wiem, w sumie nie będę ich używał, skoro mi się i tak zbugował, to nie ma sensu. Więc nie mogę więcej rzeczy użyć z tych baterii, żeby zrobić. Także ogólnie mało jest tych przedmiotów, które można sobie wykraftować. Tam jeszcze na górze jakieś rzeczy leżały, zobaczymy później. Tu mamy kolejne ślady. Dead reptilian. Look at this wound. It was not a dinosaur. Raptors would eat him. Strange. Zobaczymy, co jest wyżej. Nie wiem, czy ja tu. Niektóre miejsca się tak ciężko wskakuje, że nie ogarniam tego, ale to w ogóle wygląda jak bateria, więc dobra, olejmy to może. Idziemy dalej. Ale czekajcie, bo tak, nie było tego dzieciora mojego, ale były te jaszczury wszystkie. To gdzie jest dziecior? O, tu jakiś samolot. Zaczyna się robić tutaj. Normally I would hunt these cranes. They're a great source of meat. Większe widowisko. Mówi, żeby te żurawie popolować, ale w zasadzie ja nie potrzebuję, bo jest okej z moim hapsem. Mam zresztą tam jakieś zapasy. Bardziej takie rzeczy jak tutaj, to chyba będzie scrap metal. Warto pozbierać. Mam wrażenie, że ta gra nie będzie długa. Że tutaj z tą fabułą to szybko ogólnie pójdzie. Już wolę sobie kokosy pozbierać niż te żurawie polować i później je skurować, bo to więcej czasu zajmie. Nie wszystko się podświetla, zobaczcie, to piórko na przykład nie było podświetlone. Tak różnie to działa. Tu jest coś nowego? Nie, to banany są. Dziwna miejscówka, bo nic się nie dzieje, tylko rzeczy do zbierania. W samolocie też jakby nic nie było do znalezienia ciekawego. Tam pewnie musimy zestrzelić. Gate closed. I hear reptilians talking. Bardzo mi to przypomina tą grę Dinosaur Survival. Czekajcie, ta brama zamknięta. Ja w ogóle nie słyszę, co ten bohater mówi i nie czytam też przez. Okej, czekajcie, mamy raptorka, to ja sobie szybko zapiszę. A może mogę tak zrobić, że on wejdzie, ten raptor. Pod tą skrzynkę ja ją sobie zestrzelę. Czy nie bardzo?
Chyba nie bardzo. O men, ale... Nie, on tak strzela po jakimś czasie, jeżeli... O jajku. Jeżeli... Długo nie będę strzelał. Nie, no co jest? To chyba tak nie działa, wiecie? A jeżeli w skrzynkę strzelę? Dobra, coś tu jest nie tak. Idziemy na raptory. Może pójść mi z nimi... Na pewno mi z nimi pójdzie ciężej niż ze Spino. Kurczę, nie... Czemu uniku nie robisz? Gościu, rób unik. Czekajcie, czemu on uników nie robi? Dobra. O, ale widzieliście tą akcję? Ale to zrobiłem pięknie. Dobra, teraz już jest gorzej. Zabiję jednego, się uleczę i polecimy z kolejnym. Dawaj, unik. 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 Dobra, mamy go. Mamy ząb. Wypadł, także dobrze. Zjedzmy sobie koko. Kurczę, tego kosy dają mi więcej staminy w zasadzie niż tego życia. Mięso chyba lepsze jest. Gdzieś był drugi, gdzie on uciekł? Czy on w tej trawie się tu ukrywa? Nie jest. Gościu, patrz na to. Ja już dobrze z nimi walczę. Ucieczka. Ale ta walka jest emocjonująca. Prawie jak w Dark Souls. Strasznie źle są zaprogramowane te raptory. One przygotowują się do skoku tak dużo wcześniej i skaczą w miejsce, w którym byłem 5 sekund wcześniej, nie? O, tu jest... O, man! Widzieliście to wykończenie? To było dobre. Wykończyłem na grubo tego raptora. Pamiętajmy wszyscy, że gramy w tą grę ze względu na fabułę. Bo na gameplay tak średnio. Dobra, to co, ja to wszystko pozbieram i zaraz do was wracam. No dobra, więc tak, próbowałem wejść na te drzewo, żeby przeskoczyć na tą drugą stronę, to nie można, więc tą bramę trzeba będzie jakoś pewnie dookoła przejść. Nie wiem, czemu nie mogę zestrzelić tej skrzynki, bo strzelałem zarówno w skrzynkę, jak i w ten bloczek taki na linie i też nie działa. Może trzeba użyć takiej strzały wybuchowej, ale to się nie opłaca, bo to kosztuje więcej niż mogę zyskać. No i tutaj mamy brontozaury chyba. I prawdopodobnie to jest jedyna droga, którą mogę iść, bo tam dalej nic chyba nie było. Chyba, że jakoś coś tam dałoby się odblokować, ale na razie... Myślę, że to chodzi. To break the hook, use explosive arrows, a właśnie. You can craft it in the... No dobra, ale czekajcie, myślicie, że chodzi o tą skrzynkę tutaj? A jak mam skoczyć tu na górę? O, mamy kolejne origami. Ich jest 5 czy 10, tak? Tych sekretów. Tylko tak te wskakiwanie średnio, bardzo średnio działa. Nie, dwa, dobra, dwa sekrety odblokowane. Możliwe, że gdzieś one jeszcze były. I tak, zobaczcie, tak. Tu mamy prawdopodobnie beczkę wybuchową. Hello, big fella. Want to eat something? Yeah. I have some very tasty leaves for you. Smells good. Pewnie będziemy musieli po jego szyi później zejść, jak on będzie jadł, czy coś takiego, ale zobaczymy. I nie wiem, czy tą beczkę mogę rozwalić, czy zginę, jak ją rozwalę. No weź te piórko, co jest z tobą. O nie, dron mi się... Nie, czekajcie, tak, drona mam znowu gotowy do użycia, ale dalej się podświetlają te wszystkie przedmioty, także nie wiem, o co tutaj chodzi. Zróbmy sobie explosive arrow. Dobra. I tak, i tak. O kurde.
ale poszło. This crate looks heavy. Aha, czekaj. To o to chodzi, że ja mam gdzieś przesunąć. Jak myślicie, gdzie? Tutaj chyba, nie? I tam będę mógł jakoś wskoczyć. Tak jeszcze się upewnię, czy nie ma gdzieś innego miejsca, bo to nie wiadomo w sumie. Bo jeszcze tutaj ta beczka. Aha, okej. Więcej nie mogę wziąć. Tak się zastanawiam. No nie wiem, dobra, spróbujmy po prostu na razie tutaj ją przesunąć. Dobra. Czy zagadka rozwiązana? Tak średnio trochę, co to wygląda chyba? Tędy przejść nie mogę. No, tak średnio, bo on się nie chce złapać. Zaraz coś tu wymyślę. Houston, mamy problem. Ten gość myśli, że dalej dźwiga tą skrzynkę i się nie mogę ruszyć. Nic nie mogę niestety zrobić, więc muszę wczytać grę. Tak to jest, jak się gra w betę. Dobra, wydaje mi się, że może muszę tutaj zepchnąć tą skrzynkę, bo tu widzicie, wszędzie są takie jakby kontury i jest jedna ścieżka wyznaczona i wydaje mi się, że to właśnie ona może tą bramę rozwali. Jak się dobrze poturla. Nie tutaj jeszcze. Ale może się mylę. O kurczę, ale rozwiązałem zagadkę. I co teraz? O cholera, to było dobre. Srogo. No dobra, słuchajcie, to myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek, tym świetnym rozwiązaniem, które się tutaj udało zrobić. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia w następnych odcinkach Reptiles in Hand. Cześć!